Szczęść Boże, witam serdecznie. Nawiązując do zwiastowania, święty Jan Paweł II zaznaczył, że łacińskie słowo Ave, Ave Maria, nie oddaje w pełni przeżyć, jakie wtedy towarzyszyły Matce Bożej. Papież zaznaczył, że greckie słowo Chaire, Chaire Maria, czyli Raduj się Maryjo, bardziej podkreśla doniosłość chwili. Wydarzenie zwiastowania i związane z nim przeżycia można odnieść do fragmentu z księgi proroka Sofoniasza, 3:14. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Dzięki Maryi, córa Syjonu nie jest już zbiorowym podmiotem, ale konkretną osobą, która w imieniu całej ludzkości najlepiej odpowiada na przymierze Bożej miłości. Dzieje się to w chwili zwiastowania. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.